Witajcie. Jak wiecie, sprawa strajków cały czas jest gorąca, budzi wiele emocji, ale myślę, że nie powinniśmy się skupiać na emocjach, a na tym, co jest dla nas ważne, co chcemy osiągnąć. Mianowicie, widząc, co się stało, pamiętacie ten filmik ostatnio, gdzie jedna z rolniczek, przemawiając ze sceny, użyła pewnych słów, które te słowa nie podobały się organizatorom. Jedna z organizatorek, tak domyślam się, że to była jedna z pań organizatorek, wyrwała jej mikrofon, nie pozwoliła mówić. Także widzicie, temat jest dosyć mocno poukładany i oni po prostu się nami bawią, rozgrywają nas jak chcą. Tutaj po prostu wielkie strajki ogólnopolskie, ludzie się angażują, nie śpią po nocach, śpią w traktorach i tak dalej, jeśli już stoją, blokują i cały czas coś tutaj się dzieje, a oni mają wszystkie tematy pozałatwiane. Więc słuchajcie, tak pomyślałem sobie, że można by zrobić coś niezależnego, coś, co połączyłoby wszystkich rolników, tych, którym te wszystkie wartości, które wyznajemy, są bliskie. Mianowicie pomyślałem sobie, że warto by stworzyć nowy związek, zupełnie nowy, ale taki oparty na tym, kto w nim będzie, czyli żeby zaangażowali się w to rolnicy, których znamy, którym ufamy. Wiemy, że ten sąsiad, tamten kolega, szwagier, brat i tak dalej w ten sposób, żeby nie wpuszczać obcych, starych po prostu ludzi wyjadaczy, którzy mają już swoje układy tu i tam i są po prostu zależni od pieniędzy, krótko mówiąc. Bo wiadomo, że pieniądz nie śmierdzi i ludzie bardzo łatwo wyznają tą zasadę, sprzedając się, czego byliśmy świadkiem, jesteśmy świadkami w przypadku, no nie będę mówił, nie o to chodzi, wiecie doskonale, o kim mowa. Żeby takiej sytuacji nie było, musimy wybrać ludzi, którym ufamy. Tak sobie pomyślałem, że można by stworzyć jakiś związek w stylu na przykład Zjednoczenie Rolników Polskich, prawda? Czy Związek Rolników Polskich. Mniejsza z tym, jak to się będzie nazywało, ale żeby była jasny przekaz w nazwie, że chodzi tu o polskich rolników. I żeby trzymać się z daleka od korporacji rolnych. Czyli ma być to typowo oddolny taki nasz związek, w którym my działamy i my wybieramy przedstawiciela. I w momencie, kiedy coś miałoby się wydarzyć, to tego przedstawiciela zawsze jesteśmy w każdej chwili odwołać. I taki związek nam jest potrzebny, żeby nie dać się rozgrywać. Żeby nie było sytuacji, w której jakimiś pieniędzmi nam zatkają buzię, bo to nie w tym rzecz, słuchajcie. My chcemy pracować, my chcemy uprawiać ziemię. Robimy to od pokoleń. To jest nasze życie. My się w tym wychowaliśmy. Także to są po prostu tego rodzaju ważne, istotne rzeczy. I oprócz tego, że jest to oczywiście nasze źródło dochodu, to jest to też nasza pasja, nasza praca, nasze życie, naszych rodzin. I tu walczymy o to. Tu nie walczymy tylko o to, żeby zablokować na przykład, powiedzmy, ten import śmieci z Ukrainy, ale też o to, żeby nam nikt z rządzących nie dokuczał. Zobaczcie, co się dzieje we Francji, zobaczcie, co się dzieje w Niemczech, w Holandii, Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. Tam jest jeden ogromny związek rolników, bardzo silny, mocny, którego władza się boi, bo rzecz w tym, że władza ma się bać. To nie jest tak, że my przychodzimy jako petenci i oto jak coś nam dadzą, to my łaskawie podziękujemy, skulimy ogon pod siebie i pójdziemy. Nie, 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 tędy droga. My musimy wiedzieć, że to, co robimy, jest ważne i ci, którzy są sługami narodu, czyli wybrańcy nasi w różnego rodzaju wyborach, też to muszą wiedzieć.
Więc takie zjednoczenie bardzo by nam pomogło. Wyeliminowałoby te wszystkie jakieś twory tych związków, nie wiem, jest ze 30, każdy sobie rzepkę skrobie, każdy poukładany gdzieś tam z kimś tam, bo kolega, szwagier, brata, psa, kolega i tak dalej, to nie o to chodzi. Tu są rzeczy tego rodzaju, że żeby się zjednoczyć, i to nie będę mówił w ten sposób, że ponad podziałami. Nie! To nie ma być ponad czymś, czy pod czymś, czy od kogoś. Nie, to ma być nasze. Nasze, absolutnie od nikogo i niczego niezależne. I na przykład zasada byłaby tego rodzaju, że ponieważ jesteśmy rozsiani po całej Polsce, jest naprawdę ogromna siła, co pokazały te strajki. Ludzie się nie zgadzają z tym, co się dzieje, i bardzo dobrze. Myślę, że konsumenci, czyli tak mówiąc kolokwialnie, konsumenci, oczywiście chodzi o tych, którzy nie mają związków żadnych z wsią i z uprawą roli, też możemy przekonać, ponieważ oni w większości też są po naszej stronie. Mamy tak samo transportowców, od których wszystko zależy. Przecież pomyślcie sobie, jeśli oni się zatrzymają tymi samochodami swoimi po prostu tam, gdzie stoją, czy na parkingu, czy na drodze, czy na autostradzie, obojętnie gdzie, i tylko na jeden dzień, na 24 godziny zatrzymają swoje auta, zobaczcie, co się dzieje, jaka siła, jaka potęga. I w tym rzecz, i w jedności naszej siła. I dlatego to są tak ważne rzeczy. Ktoś musiałby się tym zająć. Pomyślcie, kogo macie, takiego wartościowego człowieka, dla którego mamona to nie wszystko. Oczywiście pieniądze są ważne i oszukiwałbym was, gdybym powiedział, że pieniądze nie są ważne. Są bardzo ważne, bo dzięki nim możemy funkcjonować, żyć i tak dalej. Nie mówię o sytuacji, w której w drodze na przykład buntu, oto nie będziemy zarabiali pieniędzy, a będziemy produkowali żywność, rolnik się wyżywi. Gorzej z miastowymi. Nie o to mi chodzi, żeby po prostu skłócić wieś z miastem i miasto z wsią. Nie wolno tego robić. Tu chodzi o co innego. Chodzi o to, jeśli nas zmuszą, to rzeczywiście przestaniemy produkować i sami się wyżywimy. Wtedy może coś tam się wydarzy. Nie wiem, nie sięgam tak daleko. Ale wybierzcie, w każdym razie wracając, wybierzcie dobrych ludzi, którym bardziej niż mamona bliskie sercu są wartości, które wyznajemy. Wartości, które pozwalają nam funkcjonować, pracować, a pracujemy ciężko. Po kilkanaście godzin w sezonie i nie patrzymy, że już jest ciemno, czy jeszcze jest ciemno, tylko pracujemy, aż skończymy. I to są tego rodzaju rzeczy bardzo, bardzo ważne. Więc takich przedstawicieli trzeba poszukać. W powiecie na przykład, żeby było, nie wiem, najpierw w gminie jeden, potem w powiecie jeden, na przykład, czy też dwóch. Przedstawiamy na piśmie swoje pomysły, żądania, roszczenia i wybieramy jednego delegata na przykład w województwie. On ma przygotowane nasze żądania, widzi, spotykają się wszyscy, powiedzmy po dwóch, może być po trzech, i robimy burzę mózgów. Wtedy jest delegowany spośród tych na przykład wszystkich kandydatów, powiedzmy 50 z całego kraju, delegowanych jest powiedzmy 4-5 i jedzie na rozmowy. I wtedy jest siła. O czym musimy pamiętać? Musimy pamiętać o tym, że takie podpisane układy jak Fit for 55 czy Zielony Ład, po prostu, który on, z tego co pamiętam, on mniej ten Zielony Ład dotyczy rolników, ale ten Fit for 55, przepraszam, to jest coś, co podniosło nam ceny energii, ceny benzyny, ropy, gazu i tak dalej, i tak dalej. I to jest dziadostwo, z tego trzeba się absolutnie bezwarunkowo wycofać. A ci, którzy tam mówią, że to zielona planeta, dwutlenek węgla, słuchajcie, po prostu nie słuchajcie matołów. Naprawdę, to są takie głupki, że oni, ja nie wiem, po prostu wstyd. To do podstawówki powinno się cofnąć. Ja wam tylko przypomnę, czwarta klasa szkoły podstawowej. Im więcej dwutlenku węgla, tym więcej roślin. Im więcej roślin,
tym więcej tlenu. To jest tak oczywiste, że głowa boli. A jeszcze, żebyście po prostu sprawdzili sobie dane naukowe, to w powietrzu, którym oddychamy, zawartość dwutlenku węgla wynosi 0,04%. Naukowo udowodnione jest, że jeżeli ta wartość spadnie poniżej 0,02% dwutlenku węgla w powietrzu, rośliny zginą. Więc zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Ocieplenia planety, klimatu, nie ma czegoś takiego. Absolutnie. To są rzeczy po prostu wymyślone na poczet tego, żebyśmy robili, co oni zechcą. Dlaczego? Bo żaden z nas nie jest w stanie tego sprawdzić. Jedynym tutaj wykładnikiem, który może nam pomóc sprawdzić, czy to jest prawda, czy nie, jest historia. I w historii jest zapisane wszystko. Słuchajcie, wystarczy ją troszeczkę do niej sięgnąć, popatrzeć, posłuchać i poczytać. Mianowicie, ja Wam tylko przypomnę taką ciekawą rzecz. Jan Chryzostom Pasek w 1680 roku napisał, że oto w styczniu chłopi wyszli w pole i sam Jan Chryzostom też zasiał pole w styczniu. Więc to są takie, tylko to jest taki jeden z przykładów tego, co się dzieje. Oczywiście z dzieciństwa pamiętamy, ci, którzy mają lat 40, 50 i więcej, że mieliśmy zimę stulecia, oczywiście dwumetrowe zaspy, minus 30 tam parę stopni, ja nie pamiętam, ale pamiętam tylko, że do szkoły nie poszedłem, bo kaloryfery popękały i tak dalej, i tak dalej. Teraz tych zim nie mamy, zobaczcie, jest luty, wszystko zielone. Tu za chwilę po prostu zacznie, no wiosna do nas wita. Ale to się zmieni. Za chwilę będzie sytuacja taka, w której ten klimat znowu powróci, ponieważ uczono nas, nie mówię teraz, bo teraz to nawet nie można nazwać nauką, ale uczono nas kiedyś, że my, Polska, jest położona w strefie klimatu umiarkowanego, zmiennego. Dzisiaj tego nie ma. To zmienny zostało gdzieś wyrzucone, zakamuflowane. Nie ma czegoś takiego jak klimat umiarkowany, zmienny. Ale on właśnie taki jest. To tyle, żebyście się nie dali nabrać. Wracając w każdym razie do tego, pamiętajcie, tylko razem możemy coś zrobić. I tego trzeba się trzymać. A tych, którzy uważali się za wybrańców i oto zasiedli do stołu bez żadnych naszych upoważnień, im po prostu trzeba podziękować. Niech oni sobie założą swoje związki kanapowe w 5-8 osób, czyli tam mają rodzina i tak dalej, znajomi. Niech oni sobie to zrobią, a my zrobimy swój związek. Pamiętajcie, chodzi o to, żeby to był Związek Rolników Polskich. I nazwa jest nieistotna. Istotne jest to, żeby do tego związku należały wyłącznie osoby, którym ufamy. Ktoś, kto będzie niby tam gdzieś znajomym, przyjrzyjcie się, nie przyjmujmy go od razu. Niech on sobie będzie gdzieś stanie z boku. I trzeba takiego obserwować, jednego i drugiego, żeby nie dopuścić do tego, że oto wejdzie w nasze struktury ktoś, kto za rok czy dwa przejmie ten związek, a potem z nim zrobi co chce. Mamy przykład ponad 30 związków rolniczych i każdy robi co innego. Nie mogą się dogadać. My się dogadajmy. I nie patrzmy na to, patrzmy tylko na siebie, na swoje podwórko, w sensie czy jesteś rolnikiem, czy robisz tak, jak powinien robić rolnik, czy dla ciebie te wartości, które przyświecają wszystkim rolnikom, są istotne. Uprawiamy ziemię, chcemy to uczciwie sprzedać, my nawet dopłat nie potrzebujemy, bo potrafimy zarobić sami, żeby nie było takiej sytuacji. I przede wszystkim nie wpuszczać absolutnie żadnych obcych, nie wiem, produktów na nasz rynek. Oczywiście tutaj z wyłączeniem takich rzeczy, których sami nie jesteśmy w stanie wyprodukować, bo przecież w Polsce pomarańcze czy cytryny nie urosną. Ale jeżeli mamy swoją marchewkę, to ma być w Polsce polska marchewka. Jeżeli mamy ziemniaki, mają być w Polsce na polskich półkach ziemniaki. Oczywiście mogą być tam hiszpańskie, greckie czy jakieś tam inne jeszcze, ale niech one będą osobno zaznaczone. Posłuchajcie, ja Wam powiem taki przykład z rynku niemieckiego. Wiecie o tym dobrze, że ja w Niemczech spędziłem trochę czasu. I tam na przykład w takim sklepie Rewe jest regał. Jest regał z polską żywnością. Tam są różne rzeczy, bo tam można kupić soki, dżemy i nie wiem, pietruszkę. Nie, może nie pietruszkę, ale po prostu można tam kupić różne przetwory. I chodzi o to,
żeby te rzeczy wydzielić. Czyli jeżeli sprowadzamy do siebie na przykład, nie wiem, makaron z Włoch, to niech on będzie na regale włoskim. To nie musi być cały regał, to może być jakaś tam część. I niech to będzie w ten sposób, czyli zagraniczne towary na osobnych regałach, polskie na osobnych, żeby to uszanować. Niemcy tak robią, Austriacy, Szwajcarzy tak robią, no to wszystko widziałem tam. I to jest pomysł na to, żeby człowiek, który będzie chciał coś kupić, to będzie miał wybór i niech ma ten wybór, ale żeby był tego świadomy, że wybiera takie to a takie, to co chce, a nie w sytuacji takiej, że wchodząc do sklepu my nie możemy nic kupić polskiego. Słuchajcie, ja dzisiaj kupiłem 5 kilo ziemniaków. Po prostu byłem po drodze, kupowałem coś tam, kupiłem produkt polski, oczywiście. Tylko takie kupuję. Ale jak już kupiłem, wyszedłem ze sklepu i naszła mnie myśl, czy to na pewno jest polskie. Przejrzałem tą etykietkę i tam nie ma z jakiego gospodarstwa rolnego, od kogo. Tylko, że wyprodukowano w Polsce gdzieś tam dystrybutor. I tam wszystko jest napisane, tylko nie to, co ja chcę wiedzieć. Na tej zasadzie, żebyśmy tego pilnowali jako związek. I będziemy naprawdę ogromną siłą. Nie pchać się do polityki, bo to nie o to nam chodzi. Tam nie jest miejsce rolnika. Miejsce rolnika jest w polu, żeby on to wszystko, co chce, mógł wyprodukować w spokoju. Na tym to polega. Polityką niech się inni zajmą. A tutaj po prostu jest ważne to, żebyśmy mogli produkować w absolutnym spokoju, wiedząc, że to, co zrobimy, pozwoli nam żyć przez następny rok. I nie chodzi tutaj już tylko o życie, żeby nam starczyło do pierwszego, powiedzmy tak kolokwialnie. Tu chodzi o to, żebyśmy mogli godnie żyć, a nie przeżyć. Godnie żyć. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.